Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, zarówno tych, którzy pierwszy raz do mnie zawitali, jak i tych, którzy są ze mną bardzo, bardzo długo. Słuchajcie, jest bardzo gorąco. Ja tutaj postanowiłam po pracy nagrać dla Was odcinek i ten odcinek będzie o moich ulubionych zapachach, które ostatnio właśnie używałam i które niektóre Wam pokazałam, niektóre poddam recenzji, a niektóre są być może dla Was zaskoczeniem, także koniecznie zostańcie ze mną na kanale i obejrzyjcie cały odcinek. Pierwszym zapachem, tak jak wspomniałam w intro, będzie to odcinek o moich ulubieńcach tego miesiąca, w zasadzie ulubieńcach dwóch ostatnich miesięcy, bo nie było takiego odcinku, ale postanowiłam wznowić tę edycję, bo są bardzo ciekawe odcinki, kiedy możecie jakby na bieżąco widzieć sezonowe zapachy, które na przykład mi się podobają. I słuchajcie, nie będzie zaskoczenia jak pierwszym zapachem, bo jest nowy sezon, jest właśnie tutaj początek czerwca, ale używałam te zapachy w maju również, kiedy był to sezon taki ciepły, bo u nas było bardzo ciepło i nie będzie tutaj zdziwienia, jak Wam pokażę Bronze Goddess. Bronze Goddess należy do mojego ulubionego zapachu, zarówno z zeszłego roku, ja bym mogła powiedzieć, jak i tegoroczny. To jest zapach, który nigdy Wam się nie znudzi. On jest tak seksowny, tak kobiecy i niebywały, właśnie z tym bardzo ładnie dozowanym kokosem, który w odzie O Fresh jest trochę bardziej jakby wyeksponowany. Ja tu Wam pokazuję Eau de Parfum, bo to jest ważne. I słuchajcie, przepiękny kwiat tiary. Jest tutaj też wanilia i bób tonka. Przepraszam, nie bób tonka, a drzewo sandałowe. I słuchajcie, to jest zapach, który naprawdę jest uwodzicielski, bardzo sexy, ale jednocześnie na tą gorącą porę, zarówno na jakiś wyjazd, albo właśnie na lato, jest niesamowity. Nic dziwnego, że nazywamy go zapachem takim, jakby można to przyłożyć jako wakacje w butelce. Brakowało mi tu jednego słowa, słuchajcie. I być tą Bronze Goddess, czyli właśnie tą boginką lata, boginką właśnie tu pięknej opalenizny, bo pięknie będzie współgrał właśnie z opalenizną. Dlatego serdecznie, kto jeszcze go nie powąchał, to serdecznie zapraszam, żeby się zapoznał. Naprawdę jest to niebywały i bardzo popularny, niebywale popularny zapach właśnie na teraz. Także jeżeli będziecie tylko na stoisku Estée Lauder, czy właśnie będziecie w perfumerii, to koniecznie powąchajcie. Następnym zapachem, który poddałam specjalnemu review, możecie ten zapach znaleźć właśnie na moim kanale. Jest to zapach drugiej szansy. Ten odcinek jest bardzo fajny, więc serdecznie Was zapraszam. A mianowicie Chance Chanel, ale Olive. Ten zapach z 2015 roku przez Olivier Polsch, jeśli dobrze czytam, poprawcie mnie, jeżeli nadal się nie nauczam, jest, słuchajcie, niebywale świetnym zapachem właśnie, kiedy potrzebujecie takiego ocucenia, takiej powiewu świeżości, ferii właśnie światła, bo to są to grejpfruty, cytrusy, jaśmin i piękne białe piżmo, słuchajcie, z takim nutą troszeczkę wetiwerową. Ona trochę u mnie się, słuchajcie, utlenia bardzo, bardzo pudrowo. To jest na tyle piękny, rześki zapach, że na takie gorące popołudnia, czy nawet na poranek, tak jakby kwiaty, jeżeli podlewacie kwiaty, to ja mam takie właśnie porównanie, jakby daje Wam taką rześkość właśnie idącą z tej mgiełki, która Was otula tutaj po zastosowaniu La Vive. I to jest, słuchajcie, nietypowy zapach. Ja na początku byłam przeciwna, natomiast później, dlatego nazywałam go zapachem drugiej szansy, niesamowicie zawładnął moim sercem i słuchajcie, naprawdę to połączenie właśnie irysu, bo jest taki tutaj składnik, też właśnie sobie doczytuję, tego białego piżma,
tej nuty takiej vetiverowej, świetną kompozycją. Ja bym powiedziała nawet trochę uniseksową, nie wiem czemu, ale naprawdę świetne, świetne odkrycie na takie gorące popołudnia, na rzeźkość poranka i żebyście miały wspaniały dzień. Kolejnym zapachem, który Wam przedstawiłam bardzo pobieżnie, ale słuchajcie, postaram się, jeżeli chcecie, pokazać Wam może trochę bliżej Bulgarii Omnia Coral. Słuchajcie, ja zwracam honor wszystkim właśnie tutaj zapachom z serii Omnia. Wydaje mi się, że będę po niej sięgać, ale ten zapach Omnia Bulgarii, słuchajcie, wersji Coral jest niesamowita. To jest zapach pudrowy, bardzo rzeźki, bardzo kobiecy, ale słuchajcie, tak owładzicielski, tak niezwykle sensualny, że ja na pewno bym go zakwalifikowała jako zapach też na randkę, właśnie na jakieś wyjście i wszyscy będą się za Wami oglądać i pytać o zapach. Słuchajcie, oczywiście tych zestawów Omnia, tych takich pod perfum było bardzo dużo, było krystalin, był ametys, tutaj patrzę sobie, jeszcze był Omnia Sapphire i mnóstwo innych, ale tutaj słuchajcie, właśnie w tym pięknym zapachu jest pomegranate, jest hibiskus, piękna lilia, bergamotka, specjalne tutaj jeżyny i słuchajcie, on jest tak nietypowy, tak świetnie dobrana kompozycja, że powiem Wam szczerze, to jest zapach takiej radości, ale maksymalnej kobiecości, takiej eleganckości, ale bym powiedziała też finezyjności. I ja po prostu ja nie mogę się od niego uwolnić. Ja go wącham, on mi przypomina trochę taką wersję, słuchajcie, z Armani tutaj Prive, którą kiedyś lubiłam właśnie z vetiverem. I jest naprawdę niezwykle trwały, możecie umyć na przykład, nie wiem, jak pryskacie tutaj w nadgarstku, umyć rękę, a jeszcze on tam jest. I ja uważam, że są nietypowe, przepiękne zapachy, wcale nie aż takie drogie, z tego co pamiętam, w Polsce i naprawdę gorąco Wam polecam, bo myślę, że zdobędziecie taki zapach na życie też, bo ja bym go tak określiła. Następnym zapachem będzie znowu Chanel, to jest wersja taka butikowa, ja mam odcinek o tych perfumach, gorąco Was zapraszam, wersja Paris Venice. A ja poszłam specjalnie do butiku i powąchałam inne wersje i słuchajcie, jeżeli jesteście ciekawi, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i włączcie ten magiczny dzwoneczek, bo będzie film właśnie o nowym zapachu z butiku i ja go może porównam do tego zapachu, ale to jest właśnie taka woda, która łączy dwa przeciwieństwa. Z jednej strony jest taka ciemność, a z drugiej właśnie światło, jasność i taka świeżość i sensualność, która bije od tego zapachu. To jest zapach na lato, słuchajcie. On otwiera się takimi nutami cytrusowymi, później robi się właśnie taki pudrowy. Trochę mi przypomina tą wersję, którą przed chwilą omówiłam, Bulgarii Omnia Coral, natomiast on idzie w kierunku bardziej takiej, bym powiedziała, ciepłej wanilii. Jest też tu akord bobu tonka i jest bardzo taki, ta neroli dodaje takiej świeżości, ale jest bardziej zaokrąglony ten zapach. Dokładny odcinek jest, słuchajcie, właśnie na moim kanale. Jak ktoś właśnie chciałby pachnieć i czuć się jak na fantastycznych tutaj wakacjach swojego życia i właśnie znaleźć się na rivierze, francuskiej rivierze, to ten zapach jest właśnie takim ucieleśnieniem. Można go spokojnie używać codziennie. Wydaje mi się, że on może się sprawdzić na tak, nie tylko na lato, ale właśnie też na taką jesień, ciepłą jesień. I to jest zapach właśnie, który bytuje ze mną właśnie przez ostatnie dni i który Wam też gorąco polecam, jeżeli chcecie takie unikalne trochę zapachy spróbować właśnie z butiku, który ja sobie właśnie spryskałam, mega świeży. Tu jest, będzie zapach dla takich osób, które lubią niebywałą świeżość. Słuchajcie, to jest limitowanka, ale nadal ją można dostać. To jest Osmanthus Blossom Jo Malone, woda kolońska, ale ona jest niezwykle trwała i ocucająca, bym powiedziała. Słuchajcie, to są takie nuty trochę kaszmirowego drzewa, ale też tutaj, ja bym powiedziała, góruje osmantus właśnie, bo to jest taka finezyjna opowieść o nim. I jest też tutaj
wzmianka, słuchajcie, o takich cytrusowych i zielonych nutach. I oczywiście wbija się tu też, ja bym powiedziała, brzoskwinie, wyraźnie czuję. Piękna kompozycja, słuchajcie, z roku, już Wam mówię, 2013. Ja tego zapachu nie omawiałam, ale również on jakby jest ze mną przez takie bardzo gorące dni. Ja lubię sobie go łączyć właśnie tutaj, słuchajcie, z wersją Oviv z Chanel. Bądź czasem go nakładam też i sobie lajeruję z Bronze Goddess, ale w tym momencie one by się troszeczkę kłóciły i bardziej bym polecała właśnie tutaj z, w zetknięciu z takimi właśnie zapachami świeżymi. Słuchajcie, on jest niezwykle, bym powiedziała, taki soczysty. Soczysty, świeży, wibrujący, bym nawet powiedziała, i niezwykle dynamiczny i pobudzający do życia. Także jeżeli poszukujecie czegoś właśnie taki fenomenalny shower, ja bym to powiedziała, taki prysznic rześki, to ten zapach właśnie będzie wspaniały na nadchodzące gorące dni, bo u nas takie są, ale to są właśnie zapachy, które wspominałam już Wam w intro, które jakby kurują i są moimi ulubieńcami dwóch ostatnich miesięcy, które ja Wam polecam. Mam nadzieję, że któryś z Was też może lubicie, też jest Waszym ulubieńcem, a może kiedyś spróbowaliście, czy spróbowałyście. I powiedzcie mi, czy chciałybyście właśnie takie podsumowania co jakiś czas ulubieńców z mojej półki. Czy ten odcinek Wam się też podoba? Koniecznie zostawcie lajka, subskrypcję i oczywiście komentarz, bo na nie czekam, kochani. I tak jak podkreślam, my razem rozwijamy ten kanał, także jest to niezwykle pobudzające mnie do działania, kiedy zostawiacie te komentarze, albo coś dowiadujecie się, albo chcecie mi nawet przekazać, żebym i ja wiedziała. Także życzę Wam miłego dnia, miłej niedzieli. I do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!